Cześć, witam Was w kolejnym jeszcze raz. Cześć, witam Was w kolejnym podcaście. Przede wszystkim bardzo dziękuję za tak pozytywny odbiór mojego pierwszego materiału, w którym się troszeczkę uzewnętrzniłem, coś Wam co nieco więcej poopowiadałem niż zwykle. Ten materiał nie będzie się za bardzo różnił, natomiast zakres merytoryczny jest już znacznie inny, dlatego że skupimy się na tym, jak sprawić, żeby Wasze biznesy były znacznie bardziej rentowne, znacznie bardziej dochodowe. Uwierzcie mi, diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj mam nadzieję, dużo będziecie w stanie się ciekawych rzeczy dowiedzieć i nauczyć. Mam nadzieję wprowadzić, zrealizować i finalnie czerpać z tego wymierne korzyści. A o czym mowa? Mowa oczywiście o skutecznej sprzedaży. Słuchajcie, to, że my jesteśmy detailerami, to jest połowa sukcesu. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że prowadzimy firmy usługowe. Jesteśmy nikim innym jak właśnie usługodawcą. Musimy na to w ten sposób spojrzeć, dlatego że będziemy w stanie mniej więcej sobie trochę bardziej zobrazować, kim jest nasz klient, mniej więcej bardziej sobie zobrazować, jakie są jego potrzeby, dzięki czemu będziemy w stanie trafniej po prostu dotrzeć do niego, dotrzeć do jego potrzeb, dzięki czemu skuteczniej będziemy w stanie sprzedawać swoje usługi temu klientowi. Ja przynajmniej tak właśnie podchodzę do swojego biznesu. Nie traktuję swojej pracy jako tylko i wyłącznie praca przy samochodach, tylko przede wszystkim praca dla ludzi. Rozwiązywanie ich problemów, rozwiązywanie ich potrzeb, dzięki czemu mam tak dużo pracy, tak dużą ilość klientów i stale zresztą rosnącą ilość klientów. No i mam nadzieję, że jak Wam sprzedam kilka fajnych metod i tipów, to i Wy również będziecie w stanie osiągnąć całkiem fajny i pokaźny level. I nie będzie już komentarzów pod filmem, że też chciałbym tak drogo sprzedawać, tylko po prostu weźmiecie się do roboty i spróbujecie, dlatego że naprawdę nie jest to trudne. Oczywiście wrażenie może być dosyć skomplikowane, że nie uda się, jestem z mojej miejscowości, coś tam. Słuchajcie, wszystko się da zrobić, kwestia podejścia. Oczywiście nie chodzi o to, że chcę kogoś krytykować, chodzi mi tylko o to, że musimy sobie obrać swoją grupę docelową i na niej się skupić, a na początku wiadomo, będzie nam trudno ich do siebie ściągnąć, ale finalnie na pewno jak się uda, będziecie czuli znaczącą różnicę, jak to zrobić. A jak to zrobić? Zapraszam tutaj do mojego wykładu na iPadzie. Pokażę Wam co nieco taką lekcję matematyki, jak poprawiając raptem o 10% skuteczność swoich działań, możemy poprawić przychód o 50% aż. 10% skuteczności. Czy jesteście w stanie to zrobić? Poprawić swoją skuteczność o 10%? Myślę, że jak przedstawiam Wam to matematycznie, każdy powie, że tak. A jak powiem, że dzięki temu skorzystacie 50% finansowo? Brzmi ciekawie? No to zapraszam, lecimy. Dobra, wstaję z kanapy, nie będę cały czas sobie siedzieć jak lord, tylko coś popracuję, pokażę Wam coś, słuchajcie. Będziemy sobie omawiać kazus mojego kursanta z poprzedniego kursu, który miałem okazję robić, kursu trzydniowego. W trzeci dzień akurat w tym zakresie kursu robiliśmy zakres marketingowy, zakres biznesowy, czyli jak właśnie podchodzić praktycznie do swojego biznesu detailingowego, aby nie tylko właśnie umieć polerować, ale umieć też sprzedawać, umieć generować zyski i czerpać po prostu z tego zyski, z tego, co robimy. Słuchajcie, jako przykład wezmę sobie na tapet informacje mojego kursanta. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, jak będziesz to oglądać, natomiast fajnie jest pokazać to matematycznie, jak działa biznes, jak działa przede wszystkim Twój biznes. Będzie to takie odświeżenie dla Ciebie informacji, a dla naszych pozostałych widzów, no przede wszystkim pokazanie, że biznes to nie jest tylko biznes detailingowy, to nie jest tylko polerka. To jest również właśnie matematyka, liczenie przychodów, liczenie zysków, liczenie kosztów, liczenie klientów, liczenie ilości tych klientów i ich źródeł pochodzenia. I tu jest właśnie pewne clue, które chciałbym, żebyście poznali. Przynajmniej na podstawie mojego biznesu. Oczywiście ja swoich liczb na razie nie będę ujawniał. Być może do tego dojdzie kiedyś, pochwalę się wynikami i tak dalej. Ale to niech troszeczkę lajki, łapki w górę popracują, a wtedy pomyślimy o dalszym rozwoju tego podcastu. Natomiast skupimy się tutaj na liczbach mojego kursanta. Słuchajcie, mój kursant, jak zapytałem o ilość lead, to nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiedział po prostu, czym są leady. I to jest już pierwsza lekcja, którą chciałbym, żebyście poczynili. Jeżeli nie wiecie, czym albo kim są leady, warto jest, żebyście troszeczkę upgrade'owali swoją wiedzę. Poczytajcie troszeczkę o zakresie marketingu w ogóle, ogólnie. Marketing usług. To Wam wystarczy. Wpiszecie sobie takie hasło na YouTubie i już będzie naprawdę dużo wiedzy, która pozwoli Wam rozwinąć skrzydła na naprawdę znacznie wyższą skalę.
nie musicie cały czas się szkolić z detailingu na samochodach. To jest coś, czego ja odchodzę powoli na kanale, jak możecie zauważyć. Będę Wam pokazywać właśnie zakres biznesowy, dlatego że z tym macie największy problem. Z autem sobie poradzicie. Nawet na szybko jesteście w stanie zadzwonić do kolegi albo napisać na grupie: ej, pomóżcie mi, bo mam z tym problem, i znajdziecie odpowiedź. A czy znajdziecie odpowiedź w tym, gdzie pozyskać klientów, albo jak tych klientów, których już pozyskuję, obsłużyć lepiej? Różnie. No i tu wchodzę ja, żeby Wam pomóc. Jeśli chodzi o lidy, to są nic innego jak osoby, które pytają się w naszej firmie o usługi. Czyli po prostu zapytania. Tak to można finalnie określić. Skąd te zapytania? Z Facebooka, z Messengera, z telefonu, ktoś wjedzie do Waszej firmy zapytać i tak dalej. Mamy różne źródła pochodzenia tych klientów. Czy to z reklam, czy to organicznie, po prostu ktoś nas widzi, czy z polecenia, nie ma znaczenia. Chodzi o to, znaczy ma znaczenie finalnie, jak chcemy coś progresować, ale na dzień dzisiejszy skupiamy się na czymś innym. Na tym, żeby wiedzieć, ile my z tych klientów czerpiemy zysków. Jeżeli chodzi o tego kursanta, lidów w miesiącu miał około 50. To była taka średnia, intuicyjnie gdzieś tam przytoczona, bo niestety nie było to policzone w jego firmie. Natomiast to pozwoliło mniej więcej sobie zobrazować sytuację i skalę jego biznesu. Zapytałem następnie, jaki przychód generuje jego firma. Znowu średnio. I średnio było, to już było łatwiejsze. No to mniej więcej każdy wie, ile kasy ma. I tu, przynajmniej mam nadzieję, słuchajcie, 25 tysięcy złotych, tyle generalnie zadeklarował kursant, że mniej więcej generuje przychodu. Czy to dużo, czy nie? No, nie mi co oceniać. Dla niektórych to będzie już satysfakcjonujące, dla niektórych nie. Ja powiem szczerze, ja mam więcej kosztów miesięcznie, więc no, mi to by to nie starczyło na przeżycie, ale już jest całkiem przyjemnie. Już można, powiedzmy, zacząć o jakichś cyfrach sobie rozmawiać. Natomiast okazuje się, że jest to jednak dosyć skromna liczba na tak dużą ilość zapytań. Jak to się dzieje? Skąd to wynika? Wynika to stąd, że zapytałem następnie, jaka jest średnia kwota za daną usługę, którą w tej firmie się wykonuje. Okazuje się, że średnia kwota wynosi 2,5 tysiąca złotych, co oznacza, żeby przychód zgadzał się nam tutaj sumarycznie, mnożymy to razy 10. Tak? No bo 10 klientów razy 2,5 tysiąca złotych za każdego klienta daje 25 tysięcy. No prosta matematyka. Natomiast jak możecie zobaczyć, z tej matematyki wynika, że tu mamy 100% klientów, którzy piszą do nas zapytanie o usługę. Skuteczność mamy 10 osób. A jaka to jest skuteczność procentowo? Okazuje się, że w tej firmie skuteczność obsługi, skuteczność sprzedaży wynosi raptem 20%. Czy to dużo? No trochę mało. I teraz co zrobić, jeżeli załóżmy ten kursant chciałby zwiększyć swoje przychody do 50 tysięcy miesięcznie. No czekajcie, zmienię marker, żeby mniej więcej już sobie nakreślać, o czym będzie ten materiał. Słuchajcie, patrzcie. 50 tysięcy miesięcznie. Tyle chciałby zarabiać kursant. Mamy kilka rozwiązań. Pierwsze, zwiększamy o 50, tak, ilość zapytań. Czyli inwestujemy w reklamy, wrzucamy tam do koszyka na adsy, żeby generować więcej lidów, więcej osób, żeby do nas pisało. No i z tych 50, z 20% z łącznej puli 100 potencjalnych klientów na poziomie 20% sprzedaży będziemy mieć dwukrotnie większy zysk. No jest to oczywista oczywistość. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy, słuchajcie, zwiększyć ceny z 2,5 tysiąca, żeby średni paragon wynosił 5 tysięcy. No to również 5 tysięcy, nie zwiększając ilości osób, mamy 50 tysięcy przychodu. Teraz pytanie, kto z Was może sobie pozwolić na zwiększenie cen? No, nie słyszę. Właśnie, nie jest to takie proste. Oczywiście zawsze zachęcam do tego, żebyście dźwigali te ceny. Po pierwsze, inflacja robi swoje, każdy dźwiga ceny. Nie możecie być gorsi. Nie możecie być firmą, która będzie dopłacać do interesu, która cały czas będzie się patrzeć, jak podniosę ceny, to nie będę mieć klientów. Być może części tak. Trzeba się z tym pogodzić. Uważam, że lepiej jest stracić klientów, którzy i tak nie są dla nas perspektywiczni, nie są dla nas aż tak dochodowi, a dzięki temu, że będziemy mieli wyższą cenę, możemy pozyskać innych klientów, lepszych, którzy są w stanie więcej zapłacić, ale będą więcej troszeczkę oczekiwać. Ja nie lubię się bawić właśnie w detailing za 5 zł, w cudzysłowie oczywiście, dlatego że tam zakres roboty jest na tyle skromny, że ciężko jest wyciągnąć taki fajny efekt. Jak przychodzi klient i mówi: słuchaj, kasa nie gra roli, oczywiście nie mówimy o tutaj przesadzaniu, ale po prostu o racjonalnym dozowaniu usług, żeby ten efekt był ładny, że klient chce przychodzi i mówi: nie chcę wiedzieć, ile zapłacę, chcę mieć efekt.
ty mi powiedz, co mam zrobić, ile mam zapłacić za taki efekt, jaki mi proponujesz. No i to jest fajne, to jest przyjemne, ale na to potrzebujemy mieć odpowiednie ceny. Jak będzie za tanio, to klient będzie się bał. To jest pierwsza wskazówka i pierwszy tip dla was, że niskie ceny mogą powodować wrażenie niskiej jakości. I to nie jest kwestia takich luźnych frazesów, które sobie opowiadam, tylko jest to kwestia po prostu psychiki ludzi. Zakresem tego wykładu będzie oczywiście inna metoda zwiększenia sprzedaży, zwiększenia zysków o 100%. No bo jeżeli możemy zwiększyć ilość zapytań reklamami, tego was nie będę uczyć. Możemy zwiększyć ilość zapytań, przepraszam, zakres finansowy, czyli zwiększyć ceny w waszej firmie, tego was mogę nauczyć, ale do tego zapraszam na szkolenie albo do subskrypcji kanału, bo w kolejnych materiałach na pewno pojawią się jakieś odcinki związane z tym, jak zwiększyć ceny w taki sposób, aby klient to zaakceptował, aby klient wręcz był zadowolony z tego, że podnosicie pewien standard. To jest bardzo fajne i naprawdę działa to fajnie w dwie strony. Ale to albo szkolenie, zapraszam serdecznie, przyjeżdżajcie do firmy, tu umawiajcie się. Nie są to drogie szkolenia, a realnie wpływają na powiększenie znacząco waszych zarobków. Albo po prostu subskrybujcie i na bieżąco oglądajcie materiały, które dla was będę produkować. Oczywiście łapkując je cały czas będę gdzieś tam o to prosić. Natomiast ja skupię się na innej metodzie i to wam dzisiaj właśnie wyjaśnię. Słuchajcie, możemy zawsze zwiększyć skuteczność sprzedaży. O, jeżeli, patrzcie, zwiększymy skuteczność sprzedaży raptem o dodatkowe 20%, no to co się okazuje? Że my nagle mamy 40% skuteczność sprzedaży, a 40% z 50 daje nam ile klientów? 20. 20 razy średnia paragonowa, 2,5 tysiąca, daje nam właśnie tyle. I to jest piękne w tym wszystkim, że my wcale nie musimy robić reklam, nie musimy podnosić cen, musimy tylko zwiększyć skuteczność sprzedaży, no bo mamy tą pulę osób, które do nas piszą. To jest klasyczny przykład w ogóle. Ja moją swoją drogą skuteczność sprzedaży, swoją drogą napiszę to, żeby wam to nie wyleciało, żeby wam się to utrwaliło. Mówimy sobie generalnie dzisiaj o procesie sprzedaży. I to jest bardzo ważne, żebyście właśnie ten proces sprzedaży potraktowali poważnie i to, co tutaj chcę wam przedstawić, nie traktowali jako takie puste frazesy, wiecie, marketingowe gadanki i tak dalej, i tak dalej. Tylko naprawdę po prostu wasze liczby tu podłóżcie i sprawdźcie. Moja skuteczność sprzedaży myślę, że jest na poziomie około 50%. Ja generalnie przestałem to liczyć już po jakimś czasie, po prostu mam za dużo pracy innej, na szczęście pozwalającej mi zarabiać dosyć dużo, więc nie muszę na szczęście tego liczyć, tym bardziej, że aktualnie staram się rozwijać inne biznesy niż ten właśnie, w którym stoję teraz, więc ten biznes idzie swoją drogą i to mi odpowiada. Nie potrzebuję jeszcze wzrostów. Oczywiście dojdzie do tego odpowiednia chwila, gdzie ja będę wzrastał właśnie z wyniki finansowe tej firmy konkretnymi strategiami. Aktualnie, tak jak powiedziałem, mam inne gdzieś tam odnogi, które potrzebuję rozwijać. Natomiast pokażę wam to na przykładzie właśnie tego kursanta, bo są fajne liczby, dosyć łatwo dało mi się to policzyć. Mamy proces sprzedaży. Na czym to polega? Jak wygląda taki proces sprzedaży? Mamy leady oraz mamy tutaj sprzedaż. Proste? Sprzedaż. Słuchajcie, wpada zapytanie, ile za usługę? 5 tysięcy, dobra, umawiamy, robimy, tak? Proste? Dobra, to dzięki, idę do domu, cześć. Oczywiście żartowałem, nigdzie nie uciekam, wyjaśnię wam krok po kroku, jak można proces sprzedaży przeprowadzić w taki sposób, aby być może sięgnąć do zwiększenia skuteczności o 20%, czyli sięgnąć do zwiększenia waszego przychodu o 100%. Magiczne liczby. Naprawdę niedużym kosztem dodatkowej pracy jesteście w stanie bardzo dużo więcej zgarnąć dla siebie. Pozwolę sobie to zmazać, bo to na chwilę nam obecną będzie przeszkadzać. Natomiast z czego składa się proces sprzedaży? Jak to powinno wyglądać zgodnie ze sztuką marketingową? Słuchajcie, pierwsze co, musimy z klientem porozmawiać. Musimy wybadać jego potrzeby. Na czym to polega? I tutaj piszemy sobie tak. Rozmowa. Nie możemy robić czegoś takiego, że klient do nas dzwoni. Dzień dobry, jaka cena za ceramikę 3-letnią? Dzień dobry, proszę pana, 3000. Kiedy umówić? No, pomyślę, do widzenia. No, nie licz, że coś z tego wyjdzie. Jak będziesz mieć farta, siądzie, super. Ale możesz pomyśleć, możesz to zaprojektować w taki sposób, żeby
jednak ten klient był bardziej skłonny wydać te 3000 zł, które mu zaproponowałeś. W jaki sposób? Rozmowa. Zapytaj klienta, proszę pana, zanim panu podam cenę, muszę wiedzieć kilka szczegółów. Zapytaj o kolor. Jaki kolor pana samochodu jest? A po co panu to wiedzieć? Albo być może klient nawet nie zapyta po co, ale odpowiedz mu. Kolor ma wpływ na to, jak samochód będzie się zużywać. Jeżeli jest to czarne auto, to być może dla pana fajnym rozwiązaniem nie będzie ceramika, a folia ochronna. No i już być może jesteśmy w stanie sobie zwiększyć w ogóle zakres usługi, dlatego że zaproponujemy inne rozwiązanie. I wcale nie mówimy, proszę pana, proszę zrobić folię za 50 tysięcy, tylko po prostu dajemy tutaj pewną poddyskusję rozwiązania. Czyli jest rozmowa po to, żeby wyłonić problemy, po co klientowi ta powłoka ceramiczna. Klient oczywiście też będzie miał okazję się uzewnętrznić, możemy mu zadawać pytania. Proszę pana, na ile pan chce ten samochód mieć? Czy chce pan go na okres leasingu 3 lata? Czy chce pan, żeby ten samochód został u pana w rodzinie na dłużej? Wtedy być może lepsze rozwiązania albo trwalsze panu zaproponujemy. Warto jest prowadzić taki dialog i rozmowę z klientem. Wtedy klient być może powie takie stwierdzenie, które będzie w stanie wam ułatwić ten cały system, ułatwić ten cały proces dopięcia tej usługi. Po prostu klient, będziecie wzbudzać wobec klienta znacznie większe zaufanie, a klient właśnie dzięki temu, że będziecie wypytywać o jego potrzeby, o jego informacje, zakres jego życia, będzie w stanie więcej wam naprawdę zaufać, a to przełoży się na skuteczność sprzedaży. Przynajmniej warto spróbować. Więc pierwsze co, rozmowa. I tutaj rozmowa to jest nic innego jak badanie potrzeb. Badanie potrzeb, czyli tak jak powiedziałem, sprawdzamy, dlaczego klient do nas zadzwonił i czego chciałby od nas osiągnąć. Czasami są klienci, którzy przyjdą, co by mógł pan dla mnie zrobić? Fajnie, prowadzicie firmę, widzę waszego Facebooka, fajnie to wygląda. Co może pan do mnie zrobić? No to ja pierwsze co pytam, czym pan przyjechał? Okej, to jest pana pierwszy samochód, drugi, trzeci. Czy może jest to samochód używany, czy może pan planuje kupić nowy? Rozmawiam. Nie ma czegoś takiego, że mówię, tu jest oferta, proszę się zapoznać, proszę se poczytać, tu jest cennik. Absolutnie. To jest, słuchajcie, ostatni etap, który ja robię. Ostatni etap jest tutaj. Przed dopięciem oczywiście sprzedaży. Dalej musimy przejść proces sprzedaży, tak aby naprawdę klient poczuł się, że gada z profesjonalistami. Jak już wybadamy potrzeby, jak omówimy kwestię zakresu zainteresowania klienta, no chociażby wpływ może mieć, ile przebiegu klient robi miesięcznie, rocznie. Czy będą to przebiegi autostradowe, czy miejskie? No bo być może zadzwoni do was klient zapytać o oklejanie, a zapytacie, no dobra kliencie, ale czy będzie pan po autostradach jeździć? Bo być może w mieście ta folia to się panu nie sprawdzi. No bo słuchajcie, warto jeszcze czasami zejść, wtedy klient zobaczy, że ma turbo zaufanie u was. Że powie, kurde, no gościu nie chce mnie naciąć, nie chce mnie naciągnąć, może warto mu zaufać. Po prostu gościu się zna na rzeczy. No i słuchajcie, być może nie zarobicie 6 tysięcy za full fronta, zarobicie 3 za ceramikę, ale jakbyście zaproponowali 6, to może klient powie, nie, jednak za dużo. I wtedy wpada wam przynajmniej ta trójka. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. A klient z czasem doceni, mało tego, poleci to właśnie was. Dlatego, że powie, no tak, ta firma mi zaproponowała pakiet nie wiadomo co, tak jak większość niestety ma w zwyczaju, większość takich firm, a ta firma mi powiedziała, że może tego nie potrzebuje i on to przeanalizował faktycznie. No faktycznie, przy tych zakresach przebiegu, użytkowania i tak dalej, no ten zakres, który on myślał, że warto, jest niepotrzebny, bo mu ktoś to fajnie wytłumaczył, ktoś, kto się na tym zna, czyli ty. Słuchajcie, jak już przeszliśmy rozmowę z klientem, wybadaliśmy potrzeby, zadaliśmy odpowiednie pytania, które pomogą nam co nieco więcej sobie zwizualizować i przemyśleć, przechodzimy do zaproponowania rozwiązania. Czyli nie znowu, ok, nie robi pan przebiegów, to proponuje ceramikę za 3000. Dalej to jest błąd. Proces sprzedaży musi być odpowiednio zaprojektowany. I kolejnym krokiem będzie nic innego jak zaproponowanie rozwiązania. Sorry, że tak koślawo piszę, no ale powiedzmy, merytoryka bardziej jest cenna w tym momencie. Mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Rozwiązanie w tym przypadku będzie niczym innym jak zaproponowanie klientowi pewnych rzeczy, które macie w ofercie. Czyli znowu, nie mówimy, dobra, to może zróbmy full front za 10 tysięcy albo full front z ceramiką za to. Nie. Musimy powiedzieć, proszę pana, dobra, skoro robi pan takie przebiegi, to warto by było zrobić to, to i to. Skoro ma pan taki kolor lakieru, to warto byłoby na przykład zrobić tu to, a tego nie robić. Ja na przykład przy białych autach mówię klientom wprost.
bez sensu jest oklejać wnęki pod klamkami, dlatego że na białym aucie tych rys praktycznie jest nie widać. No wprost mówię, no nie ma się co oszukiwać. Mnie bardziej wkurza, słuchajcie, jak mamy wnękę pod klamkami tak pięknie oklejoną, tak? To mnie bardziej wkurza ten brud tutaj na tych rantach, który będzie się zbierać, niż ryski, które na białym lakierze są praktycznie niewidoczne. Więc ja mówię klientowi, na pana samochodzie to nie jest dobre rozwiązanie. Proszę go nie brać pod uwagę. Oczywiście to jest moja opinia. On zrobi jak chce. To jest jego decyzja. Natomiast ja w tym przypadku daję mu pewne rozwiązania. Przy różnych konfiguracjach, przy różnych zakresach zarówno zainteresowania, jak i faktu klienta, jakimi samochodami, jaki budżet posiada i tak dalej, różne rozwiązania proponujemy, ale warto właśnie z tymi rozwiązaniami wyjść. Warto jest mieć kilka propozycji. Czyli na przykład ja robię to w ten sposób, że daję propozycję numer jeden i to jest propozycja budżetowa. Tak, żeby klient miał mniej więcej zobrazowanie, na co sobie może pozwolić. Czy nie chce za dużo wydać? Czy ma wypośrodkowany budżet? Czy stwierdza, dobra, stać mnie, biorę maksymalny pakiet. Więc pierwsze rozwiązanie jest budżetowe. I tu są jakieś podstawy. Dalej, lecimy taki pakiet, ja to nazywam zawsze optymalny. Optymalny. Czyli tutaj lecimy już znacznie lepiej niż z budżetem, czyli coś, co oczywiście, słuchajcie, tutaj omawiamy usługi również najbardziej marżowe i korzystne dla Was. Nie możecie też wrzucać do koszyka tylko najmniej kasowych usług, które najwięcej pracy i kosztu Was gdzieś tam musicie ponieść. Więc przemyślcie to tak strategicznie, żeby był i wilk syty, i owca cała. Trzeci budżet to powiedzmy, to jest taki budżet dla szaleńców. Ja to tak określam, propozycja dla szaleńców. Czyli tak, mamy tutaj wymaksowaną cenę. Po co? Po to, żeby mieć pewną kotwicę. Po to, że jak klient zobaczy, że tu mamy propozycję za tam 7 koła, tu mamy propozycję za 3,5, a tu za 1,5, no to słuchajcie, jak wygląda te 3,5 tysiąca obok tych 7? Te 3,5 tysiąca nagle wygląda tanio. To jest taki pewien trik. Takie zakotwiczenie właśnie usługi, ceny tej usługi w takim miejscu, że ta, którą tak naprawdę chcecie zrobić, bo jak się tutaj zgodzi, to jest wariatem, szaleńcem. Oczywiście zdarzają się klienci, którzy nie mają z tym problemu, ale raczej rzadko. Więc jak się tu zgodzi, super, no to po prostu wygraliście w totka. Co prawda, nie wiem, tam chyba czwórkę maksymalnie, no ale zawsze. Natomiast to jest zrobione po to, żeby pokazać klientowi, że ten pakiet wcale nie jest taki drogi. Po prostu. A dzięki temu, że ma wybór, być może go nie stać na ten zakres nadal, ale ma wybór. Widzi, że to, i oczywiście razem z propozycją, z omówieniem, jaki efekt dzięki temu uzyskamy, najlepiej mieć właśnie tak, jak ja to mam, iPada z prezentacją, z różnymi zdjęciami przed, po. Że w ramach tego budżetu, proszę Pana, korekta lakieru będzie wyglądała tak, wosk będzie wyglądał tak, na przykład pranie będzie wyglądało tak, albo czyszczenie skóry będzie wyglądało tak. Pokaż te zdjęcia, które zrobiłeś. Masz mnóstwo realizacji na telefonie, na Facebooku. Weź sobie kilka takich realizacji, zapisz pod rękę. Posegreguj tak, żebyś mniej więcej się potrafił w tym odnaleźć i po prostu w ramach tych propozycji, tego rozwiązania, które będziesz proponować, pokazuj. Proszę Pana, rozwiązanie takie. Korekta lakieru, będzie ona tak wyglądać. Plus do tego zabezpieczymy lakier woskiem. To będzie tak wyglądać. I to będzie, finalnie przechodzimy do oferty. To jest trzeci punkt programu. Czyli jak mamy rozwiązanie, oczywiście w drugim punkcie skupiamy się na tym, żeby omówić te wartości, a finalnie, oczywiście wiadomo, że jak już będziemy rozpisywać te usługi, no to musimy podać ich kwoty. Nie możemy zrobić tak, że proszę Pana, proponuję to, ale cenę za chwilę podam. No to też nie róbmy z siebie wariata. Natomiast warto jest właśnie tak prowadzić ten proces sprzedaży, aby skupić się na wybadaniu potrzeb, na zaproponowaniu rozwiązania, a finalnie na zaproponowaniu oferty. Czyli, proszę Pana, czyli te rozwiązania, które zaproponowałem, będą kosztować tyle, bądź tyle, bądź tyle. Takim sposobem, słuchajcie, zanim ja określę, co uważam, zadam Wam pytanie. Kto z Was tak prowadzi rozmowę? Kto z Was tak prowadzi proces sprzedaży? Dajcie znać w komentarzu, czy w ten sposób wygląda obsługa klienta u Was. Jeżeli nie, to naprawdę spróbujcie. Przynajmniej częściowo. Nie mówię, że wszystko musicie zrobić tak, jak ja robię. Natomiast to pozwoli naprawdę sięgnąć troszeczkę głębiej do kieszeni tych klientów. Oni zupełnie inaczej będą na Was patrzeć.
przede wszystkim będą patrzeć jak na profesjonalistów, jak na osoby, które znają się na rzeczy. Wy, naprawdę klient przychodząc do Was nie wie, czy, przepraszam, czy dobrze polerujecie, jakie powłoki nakładacie. On tak naprawdę ma to gdzieś. Dla niego liczy się nie zawsze nawet efekt końcowy. To będzie oczywiście kolejny odcinek, mam nadzieję, który gdzieś tam się znajdzie, w którym opowiem Wam w ogóle, z czym się je naszych klientów, co ich charakteryzuje, bo nie zawsze liczy się błyszczący lakier. Często jest to po prostu dla tych klientów pewna taka filozofia życia, takie spełnienie tego, że mają więcej kasy. Oni po prostu szukają takich miejsc nieraz, gdzie mogą po prostu poczuć się spełnieni, że zarabiają dużo pieniędzy. Wtedy skorzystają z naszych usług. Ile mieliście takich sytuacji, że przyszedł klient, chcecie mu coś pokazać, on mówi, dobra, dawaj kluczyki, super, fajnie, jadę. Mi się to zdarza bardzo często i to jest nic innego jak po prostu oznaka tego, że klienci potrzebują wydać dużo pieniędzy na luksusowe usługi po prostu po to, żeby poczuć spełnienie. Spełnienie zawodowe, spełnienie swojej kariery, spełnienie tego, że osiągnęli sukces finansowy. Biorąc to pod uwagę, możemy tak zaprojektować swój marketing, żeby reklamami na przykład sięgać ich, tych ludzi. Oni nie będą oczekiwali efektów, oni będą szukali miejsca, gdzie mogą poczuć swoje spełnienie. Oczywiście więcej na ten temat będziecie w stanie się dowiedzieć na moich szkoleniach, na które zapraszam, oraz na dalszej części podcastów. Mam nadzieję, że do tego odcinka gdzieś tam też dojdzie. Natomiast ten fajny tutaj wykres, ten oczywiście pomaga osiągnąć większe zyski. Natomiast tutaj taki przykład szablonu, który możecie z klientem zaprojektować, pozwala Wam już nakierować klienta, zadając mu proste pytanie. Ja od Pana nie oczekuję, że Pan teraz się zapisze na usługę. Widzicie na przykład pewną niepewność albo zakłopotanie klienta po przedstawieniu kwot. Widzicie, że o kurczę, zdębiał. Zawsze możecie zapytać, proszę Pana, nie oczekuję, że się Pan zapisze, ale proszę powiedzieć, wobec której usługi Pan najbardziej się skłania. I on już podświadomie, on nie podejmuje decyzji, że dobra, wydaję u Ciebie 1500, 3,5 albo 7. Ale on już podświadomie, oczywiście mówiąc Ci, że chyba najbardziej wybrałbym ten. On już podświadomie podjął decyzję. Znowu to jest taki trik psychologiczny, który powoduje, że klient się na coś zdecydował, to znaczy, że jest bliżej tego, żeby ta sprzedaż doszła do skutku. Mam nadzieję, że ten wykład Wam się podobał, że to, co przedstawiłem, jest dla Was w miarę zrozumiałe, jasne. Oczywiście więcej o tym obszarze opowiadam na szkoleniach. Jest to jeden z moich punktów programu. Moi kursanci, którzy byli, uczestniczyli w moich szkoleniach, pamiętają to bardzo dobrze, znają ten schemat. Mam nadzieję, że bardzo dobrze również. Nie opowiadam tutaj wszystkich szczegółów, wszystkich smaczków. Więcej na pewno będzie i w przyszłości, i na szkoleniach. Znowu będę się powtarzać. Jest to poniekąd troszeczkę reklama moich umiejętności, moich technik, które uczę na szkoleniach, na kursach detailingowych, na które Was zapraszam. Niektórzy mogą się obrazić, że reklamuję swoje usługi, ale słuchajcie, no uczę Was niczego innego jak procesu sprzedaży, więc nie mogę pokazać, że jestem słabym sprzedawcą. Mam nadzieję, że Was też to będzie przekonywało. Dzięki temu ja będę mógł zarobić, a Wy będziecie również mogli dzięki temu więcej zarabiać. Słuchajcie, tym materiałem bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to było jasne. Jeżeli czegoś nie wiecie, napiszcie w komentarzu. Proszę nie piszcie mi na Messengerze, nie piszcie mi na Facebookach, na mailach. Napiszcie w komentarzu. Te komentarze są właśnie po to, żeby wszyscy byli w stanie coś się dowiedzieć. Na te odpowiedzi, które ja będę udzielać, również przydadzą się innym. Nie ma co tutaj się ukrywać, chować, a bo nie chcę, żeby ktoś przeczytał. Nie. Ja się nie wstydzę swoich porażek. Wy też nie traktujcie swoich porażek jako coś złego, tylko jako pewna lekcja, którą trzeba odrobić. I tyle. Tym pozytywnym, mam nadzieję, aspektem również kończę ten materiał. Widzimy się w następnym podcaście. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć.